dzisiaj te odcinki, które już kierowcy znają z Rajdu Śląska w Jastrzębiu, w Bezfinie, w Kiczycach. Jutro zupełnie nowe próby, niewykorzystywane nigdy wcześniej w Rajdzie Śląska. Zaczynamy od próby w Siewierzu, następnie próba w Pilicy. Na koniec pomiędzy nimi Łany Wielkie, najdłuższy odcinek w rajdzie, 15 km i 180 metrów. I potem ponownie Pilica i na zakończenie odcinek w Siewierzu. Meta tutaj o 18.15 na Stadionie Śląskim. Jest to taka rodzinna pasja. Brat taty też jeździł, startowali razem. Jeździli też Trabantem, wyjeździli Mistrza Polski na Trabancie właśnie 601. No i my postanowiliśmy po latach zrobić to samo i też się ścigać. Ale to nie pierwszy wasz start wspólny. Nie, nie, nie. Jeździmy już drugi sezon. W tamtym roku udało nam się wyjeździć Wicemistrzostwo Polski w ARSMP w klasie właśnie na Trabancie. No i w tym roku startujemy znowu w tym samym cyklu i się dobrze bawimy. W zeszłym roku też żeśmy tutaj debiutowali pierwszy raz, więc w sumie nic nowego, ale no jest okej, oby więcej takich imprez. Idea sama jest po prostu niesamowita, bo chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, żeby amatorów wpuszczać na trasę Mistrzostw Polski. Wprawdzie wiemy, że no, nie porównamy się z Mistrzostwami Polski, no bo nie ten samochód. Tym bardziej, że dzisiaj jedziemy tak pierwszy raz tym samochodem i tak dalej. Natomiast sam fakt przejazdu kibiców, chłopaków, którzy przychodzą piątki przybijać, jest niemożliwy po prostu.